Panie oskarżony, na nagraniu widać, że był pan ubrany w tę bluzę, którą zabezpieczono później w pana mieszkaniu. Z analizy chemicznej wynika, że na tej bluzie znajdują się ślady benzyny. No pewnie sobie pobrudziłem bluzę, jak nalewałem benzynę do baku. Proszę pana, tak się składa, że ta bluza to nie jest jedyny dowód w tej sprawie. Jak pan wytłumaczy obecność w bagażniku pańskiego samochodu, pod pana mieszkaniem, ale niedaleko bazarku, pustego kanistra po benzynie? No to proste, zawsze wożę z sobą kanister z benzyną, na wszelki wypadek. Ostatnio jak jechałem po towar pod Warszawę, zaczęła migać mi kontrolka i nie było żadnej stacji benzynowej w pobliżu, więc nalałem z kanistra, no i zapomniałem go uzupełnić. Proszę pana, zmieniając nieco temat, pan jest osobą niepalącą. Tak. Jak wytłumaczyć fakt, że w trakcie zatrzymania znaleziono u pana zapałki w kieszeni? No co się pan tak czepiasz? Zawsze noszę ze sobą zapałki, na wszelki wypadek, jakby prąd wyłączyli. Z tego co wiem, to pan prokurator jest osobą palącą, a zapałek to nigdy przy sobie nie ma. Zresztą własnych papierosów też właściwie nigdy nie nosi. Panie mecenasie. Najmocniej przepraszam sąd. Więcej się to nie powtórzy. Czy są pytania do oskarżonego? Dziękuję bardzo. Ja nie mam, dziękuję bardzo.